I tak, kolejna. Kolejna zabawka. Więcej USB już jest. Po części rozpakowuję, bo czasami to bywa, że coś jest nie taki, otworzyć spór jest łatwiej. Stąd też po prostu się filmy biorą. Ale przy okazji, jak nagrywam, można coś jeszcze zobaczyć. Coś ciekawego może. Pudełko też jest ciekawe. Zauważyłem, że z każdą płytą to pudełko przychodzi inne. Albo szare, albo kolorowe, albo zielone. Także fajne pudełka mają, trzeba przyznać. Podstawka standardowa. Cztery śrubki, jakaś pasta. Ake cool. Nie wiem. Jakieś tam. I płyta. Pianeczka, ale może sobie położymy o tak na tej białej piance. Płyta chyba, podejrzewam, już mogła być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sekcja zasilania. O, tu jest ten nasz radiator. Trochę mi to tak ciekawi, jak to jest tutaj zrobione. Ostatnio miałem taki niezły przypadek. No nie, tu jest ok. Tu folii nie ma. Dobra, czyli tu się postarali. Ktoś nie zapomniał zrobić tego dobrze. No, jak zwykle USB mamy w ilości 8 sztuk na tylnym panelu, można tak nazwać. Z czego, jak już widać, jedna mogłaby być w wersji 3.0 USB. Aczkolwiek Chińczyk, no, może źle to powiem, Chińczyk, kto to nazwałem? Wersja okrojona płyty, która nie jest 3.0 i tam widać, że brakuje elementów, więc to jest zwykłe USB 2.0. Tutaj X79GV2.2.0, jakaś wersja płyty prawdopodobnie. LPCDbook.com do wtyczek załączenia, wyłączania. USB, USB. Głośniczek, bateria. No oczywiście bateria też i 26,2, której nie ma. Leciał pewnie samolotem. Wtyczka do dźwięku. Do dysku. To jest takie dziwne ułożenie tych zworek. Trochę ich nie czaję. Jest jakiś tutaj też podane takie, jakieś takie. Nie wiem, czy to zobaczyć można, czy nie. M2 Select, N2 Select 2. NVMe model 1.3.2.4. A SATA 3456, 1.3.2.4. 1.3. Gdzie to jest 1.3 pytanie? 1.2.3. Aha, 1.3, no jest. Z 2.4, no jest. A druga zworka? Nie wiem, to jakieś jest dziwne. Czemu to są w dwóch miejscach? No nie wnikam. Potem może się bardziej rozejrzę. Wtyczka zasilająca. No tak, widzę też standardowo jest. Może być na 4-pinowej wtyczce, także to już nie musi być tak super ekstra. Z takim zasilaczem. Wystarczający, podejrzewam, będzie. No i co? I wszystko chyba tak jak było. Tutaj rewelacji żadnych nie ma. Czekajcie, jeszcze jak zobaczymy jakość wykonania. Wszystko raczej proste, nic nie jest pokrzywione. Nie no, jest ok. Fajnie, że te PS2 złącza są do klawiatury myszki. Jak zauważyli, którzy jeszcze używają archaicznych takich urządzeń, więc no, może to ma jakiś sens. Co jeszcze? Ogólnie do PCB się przyczepić nie można, jest ładnie wykonana. Tu jest jakiś. Co to jest? Jakiś nadlód, za dużo cyny. Tak jakby gdzieś coś za dużo komuś kapnęło. Jakiś, coś się chyba słabo coś przylutowało. To jest poprawnie. Nie wpływa to na komfort, aczkolwiek wystaje. Trochę mi to irytuje. Teraz idę do poprawy. Ciekawe. Zobaczymy, czy będzie działać. Póki co może nic nie będę robił. Trzeba to złożyć w całość. No, do kompletu standardowo procesor. W tej wersji jest Xeon E52689. Jak to procesor?
gniazdo, no jakby nie było, bez zastrzeżeń. Nasz procesorek to tak, to tak. Podejrzewam, że to byłoby chyba, nawet szczerze mówiąc, nawet nie wiem, jak to by było. Ale chyba w ten deseń. Tak mi się wydaje. Tak, idealnie pasuje. Zamykamy go. Czekajcie. No tak. Najpierw ta strona. Dobrze robię, żeby nie było. Nie, no inaczej się nie da. Najpierw ta. Tak, jeszcze co zauważyłem, że jak zakładam ten procesor, a tu mamy strzałeczkę, taką widać na blaszce, strzałeczka, która oznacza, że na tej strzałeczce jest ten narożny punkt procesora. Też jest oznaczony strzałeczką, więc jedno drugim się musi pokrywać. No to standard, nie będę wam pokazywał, szkoda marnować czasu. Pamiątki. No pamiątki to już standard. Ma być na bogato. Miało być minimum 10. Jak na bogato to będzie minimum 30. Bateryjka. Bateryjka, jak zwykle, od naszych przyjaciół. Patrzcie, jaka data, 12-29 rok. Kurde, 9 lat, no 8. No i co chciałem jeszcze wam pokazać. Płyty już nieraz widzieliście. Widzę w płycie, wszystko jest ok. Plus ta blaszka. No ta płyta już będzie jutro mieszkała w komputerze. Również. Tych płyt nie sprzedaję, także spokojnie. Nikt ich nie kupi. Są, że tak powiem, dla znajomych. Jak to powiedzieć, po kosztach. Żadnego zarobku na tym nie ma. Może raczej satysfakcja własna. To chciałem powiedzieć. Kupiłem różne przejściówki, adaptery. W tych czasach jeszcze te dyski nie były tak znane, te NVMe. Kupiłem taki adapter. Teoretycznie on w tej płycie prawdopodobnie powinien działać. Jest to na, no niezły myk, na pełne gniazdo, niby to powiedzmy to od karty graficznej. I to może notować dysk. Oczywiście ta płyta główna nie ma karty graficznej, więc jeśli włożymy kartę graficzną, tego już nie zastosujemy. Aczkolwiek też nie jest tak źle, bo domyślnie w tym złączu nasze piny potrzebują tylko tych elementów. Jak się przyjrzymy pod światło, może w ten sposób, można dostrzec, że nie wszystkie piny są połączone. Tych tak jakby nie było, można je dosłownie, bym powiedział, nawet odciąć i tylko te zostawić, bo te są jedynie potrzebne, reszta jest niepotrzebna. Gdybyśmy, no właśnie, mogli tu wpiąć, no ale nie możemy, bo jednak to jest złącze troszkę szybsze, nie wymaga, żeby podłączone było w to złącze większe. Ta płyta akurat tego nie może obsłużyć, więc taki trochę dyskwalifikowany, można powiedzieć, element. Kupiłem jeszcze innym razem jeszcze inną zabawkę. To wam otworzę. No to już przyszło kawał czasu temu. Linka nawet wam nie podam, bo ja już go nie znajdę. Leżało i teraz nagle się obudziłem, że kurde, ja mam coś podobnego. Chciałem wam powiedzieć, pokazać nawet. Nie wiem, za jaką cenę to kupione było. Też dość ciekawa sprawa. Mamy cztery warianty. Od wersji 2230 do 2280 i pośrednie. Możemy to szybko sobie wykręcić, sobie w każde miejsce przełożyć, więc teoretycznie im ten dysk jest mniejszy, tym jest lepszy. Z tego powodu, że w przyszłości, ja podejrzewam, że będzie wszystko zminiaturyzowane. Te komputery póki co działają, ale potem będą laptopy, a w laptopach, jak to w laptopach, też by się przydało mieć taki dysk. No i właśnie, jak mamy duży dysk,
takiego dużego dysku w laptopie w mało, jaki możemy podłączyć. Zazwyczaj są właśnie po to miniaturyzowane, żeby to miejsce zaoszczędzić. Więc jak ktoś kupuje dyski i uważa, że kupił 2280, a jest faktycznie 2230 i to jest B, no to naprawdę ja nie wiem, o co mu chodzi. To jest ogromny plus. Ja bym chciał mieć wszystkie dyski malutkie zamiast większych, ale niestety cena. Co jeszcze mogę o tym kontrolerze, to może źle to powiedziane, o tej płytce powiedzieć, tak to można nazwać. Pierwsze gniazdo służy do dysków, no właśnie. To ma dwojaki, że jak powiem, cel. Bo tak, zwykłe dyski NVMe podpinamy w tym miejscu. I tutaj podpinamy ją właśnie do złącza tego większego, jak widać. I to oczywiście nam komunikuje się tylko z tym elementem. Gdybyśmy mieli dysk właśnie w SATA wersji, tej wolniejszej, ale niektórzy takie dyski mogą posiadać, to mamy u góry takie złącze. I to u góry złącze, jak widać, jest zasilone z tego gniazda, ale komunikacja już idzie po przewodzie SATA. Czyli tu mamy taki przewodzik, takie gniazdo, jak do dysku zwykłego, SATA. I stąd podpinamy do płyty głównej, czyli tak jakby tu mamy dysk, który jest na tym laminacie oparty, ale z wyjściem na komunikację, czyli to podłączamy na przykład z taką wtyczką dedykowaną w płycie głównej, typowe do SATA. Czyli takim przewodzikiem łączymy jeden element z drugim. I mamy możliwość wykorzystania dysku SATA na takim kontrolerze. To samo to mamy na płytce dołączonej, co mamy też i w tym miejscu. Oczywiście z workami decydujemy, czy ta z worka będzie na tryb NVMe, czy na SATA, więc to jest do wyboru. Być może nie do końca też określam formaty, jak to są, ale tymi dyskami to są po moim zdaniu trochę jaja, bo jeden jest taki, drugi jest taki, trzeci jest jakiś jeszcze inny, więc na początku sam miałem z tym problemy. Do tej pory nie do końca wiem, o co chodzi. Nie na 100%, że tak powiem, jest z tego zbyt dużo formatów, a ja korzystam z NVMe, żeby były jak najszybsze, żeby skorzystać z tego, że jest w magistrale wpięte, a nie w szynę, w sensie bezpośrednio, a nie jakieś kontrolery SATA i te inne pierdółeczki. Także to jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym przypadku. W komplecie, jak tu widzę, jeszcze jest przewód SATA. Taki... No, jak to przewód? Nie będę komentował. Widziałem lepsze. No i jest też śrubka. Śrubokręcik. W każdym takiej płycie głównej mamy taką śrubeczkę i tą śrubeczkę trzeba odkręcić, włożyć dysk i to śrubeczko przymocować. W takich kontrolerach jest troszkę inaczej. Tu mamy śrubkę i my nie mocujemy, że tak powiem, od tej strony, od górnej, tylko mocujemy ją właśnie od tej strony, czyli jest taka faska zrobiona, tu widać takie jak takie wytłoczenie, można to nazwać. Więc wkładamy ten dysk, wsuwamy go i to ma być na końcu tego dysku taka roleczka jakby, śrubeczka, która tą faską utrzymuje dysk na swoim miejscu. I od spodu dokręcamy śrubeczką. I też fajna sprawa, że w tym akurat elemencie, w tym, tej części komputerowej, można tak nazwać nawet, może mieć dwa jednocześnie, nawet ten na ten dysk NVMe i na SATA w jednym czasie. I jedno i drugie obsadzone. Tyle, że ten dysk wiadomo idzie przez kontroler, przez gniazdo PCI, a to przez SATA. Ale aczkolwiek, no, to też nie jest do końca dobre rozwiązanie. Na przykład ta płyta podejrzewam, że może botować się z tego dysku, z tego złącza PCI Express. Aczkolwiek ja też mam jeszcze w Lenovo swoim C20X, dobrze mówię? C20X, że tam no, nie ma właśnie takiego dysku na SATA, na to złącze. I próbowałem podłączyć przez taki element, tam jest dużo tych gniazd PCI. A okazuje się, że no niestety, ale... Dysk jest wykrywany, jak jest Windows botowany podczas instalacji, on wykrywa taki dysk, jak najbardziej jest ok. Próbuję instalować, coś tam się dzieje, po restarcie już stoi dęba, komputer. Okazuje się, że płyta główna nie może wystartować z dysku tego typu. I to już jest problem. I będę musiał swoją jednak maszynę chyba jednak wymienić, bo chciałbym mieć, żeby szybciej się włączała, to już na ten czas ładowania się, choć też nie jest duży, aczkolwiek ten przyspiesza niesamowicie, ten format tego dysku NVMe jest dużo znacznie wydajniejszy od tego satowskiego. No i ten kontroler, no niestety, kupiony w ilości, z tego co pamiętam, chyba dwóch sztuk, no i mi akurat się nie przydał, będzie leżał, będzie czekał na lepsze czasy, jak znając życie, pewnie się przyda. No i żeby jeszcze nie przedłużać tematu, kupiłem ostatnio jeszcze jakieś takie dziwne ustrojstwo
Też ciekawa sprawa. Obsługuje dyski NVMe, ale to już jest troszeczkę inaczej. Tu możemy sobie to, nie wiem, co powiedzieć, redukcję, jak zwał, tak zwał, wpiąć sobie w takie wąskie gniazdeczko. I tutaj mamy dyski już podpięte pod magistralę dzięki temu małemu złączu. Teoretycznie tu mamy kartę graficzną, a tu mamy następny dysk w tym formacie. Czyli tu mamy jeden, a tu mamy drugi. Nie testowałem tego praktycznie jeszcze. Jak przetestuję, to Wam powiem. Kupiłem na sprobunek. Też jak widać są różne wersje długości tych dysków. Jest na końcu śrubeczka. Standardowa opcja, żeby to włożyć. Bardzo fajnie wykonane. Widziałem na internecie, chodzą po ponad 20 zł. A kupiłem naprawdę za dużo taniej, także szukajcie jak możecie, ale nie u nas, o tak powiem. To są groszowe rzeczy, sprawy, ludzie zarabiają na, widzę na tym, jakby cholera wie, ile to kosztowało. Ale sam pomysł fajny. Kiedyś tego nie było, teraz to widzę, już można sobie różne rzeczy kupić. I co jeszcze? No i chyba na dzisiaj tyle. Ja tu będę już obsadzał procesor, całą resztę, dysk i będę już składał komputer. Być może jutro jak złożę całość, no to tą płytę zobaczycie. Ta płyta będzie z procesorem, akurat chyba ta, nie z tym, co tutaj złożony, tylko prawdopodobnie chyba z mniejszym, ale to jeszcze będzie kwestia ustaleń, jaki będzie procesor w docelowym elemencie, w sensie, czy będzie lepszy, czy gorszy, to już zadecyduje właściciel, on będzie tego używał. Ja myślę, że jak iść, to iść na bogato, więc ta płyta powinna pójść z takim procesorem w najwyższej wersji. To jest oczywiście tylko moje zdanie. Jak będzie, no zobaczymy. No, nie będę tutaj dużo, że powiem, opowiadał głupot, ale płyta, no, porównując do naszych tych procesorów i tych płyt, oczywiście do naszych. Mówię o cenach, o wydajności. No, Xeon kładzie wszystko na łopatki. W tej podobnej cenie nic podobnego nawet nie kupimy. Nawet w połowie wartości. Dwa razy byśmy zapłacili za tą płytę, nawet inaczej, może inaczej nazwać. Dwa razy byśmy za to zapłacili kwotę o podobnym zestawie, gdzie tak nie znajdziemy nic podobnego z takimi rozwiązaniami, typu właśnie dyski NVMe czy SATA i inne bajery. No i Xeon 8-rdzeniowy, 16-wątkowy. No ja mam u siebie w komputerze 6-rdzeniowy, 12-wątkowy razy 2 i mi się sprawdza. Jestem bardzo zadowolony. Nie wyobrażam sobie jakiegoś innego procesora. Xeon jednak to chyba, no, niestety z odzysku, płyta nowa, procesor z odzysku, pamięci z odzysku. No, cena, nie będę tu już mówił, już nieraz się przewijało. Płyta kosztowała około 200 zł. 200 zł kupiona, ale oczywiście dochodzi jeszcze podatki, niepodatki, cło, różne te rzeczy się tutaj zdarzają, więc no co tu dużo mówić. Dobrym rozwiązaniem jest kupić samą płytę, może z procesorem, może bez, a pamięci sobie lokalnie kupić. Ja zorganizowałem sobie pamięć lokalnie w bardzo fajnej cenie i tym sposobem mamy 32 GB w komputerze, który będzie służył do internetu. A jak się wyposaży w kartę graficzną, ja mam GTX 970. Bez problemu daje radę w najwyższych ustawieniach i procesor ma zapas mocy ogromny, więc karta graficzna 970 GTX to jest za mało. Może mogło być coś jeszcze mocniejszego. No ale ja też nie gram w gry, więc no cóż. Tak się przedstawiają takie zabaweczki, nie? Ciekawie to wygląda. Płyta nie jest dużych rozmiarów, więc już mi się bardzo podoba. Zmieści się do małej budowy. No zobaczymy, co szwagier powie. Ja też taki zestaw już szykuję. No w sumie już mam. Zobaczymy jak będzie, tylko kiedy nas odwiedzi, nie wiadomo. I zrobimy upgrade. Ma tam procesor, miał FX-a 400, teraz ma FX-a 6000 chyba 100, ale według wydajności to taka płyta pożera na śniadanie tamtego FX-a. Jest dwukrotnie wydajniejsza, nawet 8-rdzeniowy FX nie jest w stanie pokonać tego Xeona, więc karta graficzna, on nie używa, on używa programów graficznych, więc myślę, że będzie bardzo zadowolony. No oczywiście cena. Cena jest bardzo fajna, no to jest podstawowa rzecz. Także jak składa się komputer, jak widać nie jest to skomplikowane. Najważniejsza, nie powiem tak, newralgiczna i no, dużo ostrożności jest z procesorem, żeby ten procesor zamontować. To jest mnóstwo pinów, więc jakakolwiek, nie wiem, jeden upadek tego procesora na te piny już dyskwalifikuje prawdopodobnie płytę do dalszego użycia. Możemy sobie odwrócić na śmietnik. W Athlonach mamy znowu podstawkę, gdzie mamy w procesorze piny, więc.
Co jest lepsze, co jest gorsze, nie mam pojęcia. Procesor chyba może był kiedyś więcej wart, więcej kosztował. Płyta była znacznie tańsza. Może tym się kierowali, nie wiem, inżynierowie, jak to nazwać? Nie wnikam. W każdym razie tanio można sobie złożyć komputer. Miało już nic nie być, ale zdecydowałem, że jednak, żeby nie było smutno, ten procesor tu zostaje jednak. Decyzja zapadła. Jak się okazuje, ta płyta nie jest też taka malutka, jest ciutkę szersza, w sensie tutaj jest węższa, a moja druga płyta poprzednia, co pokazywałem wam, już widzieliście, jest troszeczkę, to mówiąc wielkościowo, no większa. Jak pamiętam, szwagier niestety, ale ma mniejszą budowę, więc o jeden fragment jest za długa ta płyta, więc ta płyta trafia do kolegi, a ta mniejsza do szwagra. Także radość będzie po obu stronach. To jest najważniejsze. Cóż mogę powiedzieć. W ogóle tak podpowiem od siebie, że fajnie, że się udało tak Sony zdobyć, że tak powiem. Znaczy zdobyć. Obejrzałem kiedyś film w internecie pewnego youtubera, nie chcę mówić jakiego, nie będę robił antyreklamy bądź reklamy. I tak się zachwalał tymi Xeonami. A to były takie Xeony, no nie takie jak te, że 8-rdzeniowe, 6-rdzeniowe, tylko no tam były chyba 4-rdzeniowe, dwa procesory w jednej płycie. I to był ten punkt kulminacyjny, że no kurde, ciekawe jak to chodzi, jak to działa. I zacząłem wybierać. Padło na Lenovo. Nie żałuję. Lenovo bardzo fajny. Fajny komputer, wąska obudowa, wydajność rewelacyjna, mnóstwo złącz, zarąbiasty zasilacz, ale wszystko ma swoją cenę i swoją wartość. Ok, to już mamy przymocowane. Ta ślepka jeszcze do weryfikacji, czy na pewno pasuje. Najgorsze jest to u mojego szwagra w obudowie, że chłodzenie procesora no niestety musi być jakieś niziutkie. No i to będzie chyba najgorszy element całego zestawu, ale myślę, że da się to jakoś dobrze połączyć, żeby było prawidłowo. No zobaczymy. Nie wiem, płyta spoko wykonana. Troszkę mnie irytuje ten jeden lód w tym miejscu, taki znak szczególny. No ale to nie wpływa na jakość.